Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Odcinek 41, ostatni sezonu drugiego. Wyjątkowy, nie regulujcie odbiorników, bo to pierwszy w historii naszej audycji odcinek rozegrany w formacie wideo. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Marcin Kącki, dziennikarz i reporter związany z Gazetą Wyborczą. Witaj, Marcinie. Witam Państwa. To czy ja też debiutuję jako wideo? Ty tak. Jesteś moim pierwszym gościem wideo. To przepraszam Państwa, że tak źle wyglądamy, bo jest gorąco. Jest bardzo gorąco, a tu jest z kolei bardzo chłodno. Jesteśmy spoceni, także... Tak. Jesteś autorem kilku książek. Niestety nie mamy ze sobą egzemplarza twojej najnowszej, która ukaże się 10 albo 12 lipca. 12 lipca nakładem wydawnictwa Znak. Chłopcy idą po Polskę. Taki jest tytuł tej książki. No to jacy chłopcy idą? Tak się zapytam ogólnie na początku. Kim są ci chłopcy? Chłopcy, którym się marzy władza i wolność. Wolność, która no w zasadzie taka pojmowana przez nich po chłopięcemu i trochę oddziałująca nawet na mnie też, wiesz, bo przecież wszyscy tak naprawdę dążymy do wolności, chcemy być wolni. Dyskusja o wolności trwa tak długo, jak długo człowiek w zasadzie, jak od kiedy wyszedł z jaskini i pomyślał sobie, że może warto coś zmienić w swoim życiu, skoro już zmieniłem jedno. I to poszukiwanie wolności na gruncie różnych teorii filozoficznych, gospodarczych zaprząta właśnie głowę chłopcom, czyli jak znaleźć swoją wolność. No i oni różnie tę wolność rozumieją. Jedni rozumieją tak, że ja jestem wolny od tego, żeby siedzieć w kuchni, bo tam powinna siedzieć moja kobieta, a ja w tym czasie będę na przykład w barze. Albo mogę sobie wybudować na moim podwórku co tylko chcę, choćby to była 100-piętrowa wieża i zasłaniała cokolwiek się wokół niej znajduje. Albo mogę nie zapiąć pasów w samochodzie. Mogę nie zapiąć pasów w samochodzie, bo nie lubię. I w zasadzie wolność, która oznacza moje szczęście. Jest taka filozofka, co prawda pogardzana przez filozofów akademickich, Ayn Rand, która pisała kultowe książki w Stanach Zjednoczonych. Źródło, Atlas, Buntowany. I to są książki, które... Emigrantka z Związku Radzieckiego. Tak. Żydowskiego pochodzenia. Tak. Jeszcze uciekła od bolszewi, wpadła w Amerykę, której się spodobała właśnie ze względu na to, że tam nie trzeba przepraszać za swój talent, ani za swoje pieniądze. I ta idea, nie muszę przepraszać za swój talent, ani za swoje pieniądze. Że nie ma tam takich instytucjonalnych bezpieczników, które krępują. Nie ma. Żadnych w zasadzie. Z wyjątkiem pewnej moralności, ale moralność ostatnio wyznacza Donald Trump w polityce amerykańskiej, a jest tu związana chociażby z możliwością macania, tutaj pip, bo tam dużo wulgaryzmów leci wtedy, mizoginistycznych. No ciekawe, jakby Ayn Rand zareagowała na Trumpa jako prezydenta USA. Kto? Ayn Rand. Tak, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że z pewnymi rzeczami by się na pewno nie zgadzała, bo ona jednak uważała, miała pewien kodeks moralności, który wynikał z czegoś, co się nazywa obiektywizmem albo racjonalnym egoizmem. I to zresztą też omawiasz w książce w kontekście, można powiedzieć, założycielskiego bohatera tej książki, czyli Janusza Korwin-Mikkego. Dobrze deklinuję w ogóle? Korwin-Mikkego, Korwina-Mikke. Miałem na ten temat dyskusję z korektą książki. Korekta uznała, że Janusza Korwina-Mikkego. Czyli deklinujemy obydwa człony. Trzymajmy się, bo to była fantastyczna Teresa Kruszona, mistrzyni korekty i ja bym się trzymał tego. A sam Korwin ma jakąś teorię na temat swojego nazwiska? Korwin, Janusz Mikke, to jest rzeczywiście, ma fascynujący tą swoją historię. Którą zresztą przytaczasz w książce. Którą przytaczam, aczkolwiek luźno przytaczam, bo i luźno Korwin o tym mówił, więc są tam od sasa do lasa dosłownie, bo są i Sasowie, i Niemcy, i protestanci, jeżeli dobrze teraz pamiętam, i to byli Mikke, różnie pisane przez umlaut z niemieckiego, przez 2i, chyba ze szwedzkiego. Tam zresztą z błędną pisownią tego nazwiska wiąże się... pewna historia, no nie chcemy tutaj zdradzać czytelnikom, ale taka, która trochę rzuca we światło. Ale nie, możemy, że błędna pisownia nazwiska, proszę Państwa, spowodowała, że przez wiele, wiele lat nikt nie doszedł do tego, że jednym z bohaterów rodzinnych, który ratował, no i właśnie to jest pytanie kogo, ja tutaj odsyłam do książki, był ojciec Janusza Korwina-Mikkego i to panu Januszowi się bardzo nie podobało, że to odkryłem. Dlatego, że jest bohaterem, który idzie wbrew ideologii Janusza Korwina-Mikkego dotyczącym chociażby relacji z Żydami. I tutaj tak zachęciłbym do Państwa tego, jak rzeczywiście banalnie prosto było to odkryć, ale jednak musiałem trochę powęszyć i zupełnie przez przypadek zdałem sobie sprawę, że błąd w nazwisku, jedna literka spowodowała, że... Dzisiaj nawet sprawdzałeś, czy w Jadwaszem mają tam... Sprawdzałem nawet w Jadwaszem, więc już Państwo pewnie się domyślacie, o co chodzi. No tak. I co jeszcze z tym nazwiskiem jest ważne? To, że Janusz Mikke wtedy miał stryja, który był niezwykle płodny intelektualnie i trzaskał teksty i krytykę i w zasadzie był dobrym polemistą związanym z wieloma czasopismami. I gdy Janusz Mikke, tak samo nazywał się stryj, zaczął pisać, to okazało się, że wierszówki idą do stryja. Więc żeby się odróżnić, Janusz Mikke dodał Korwin. Już wtedy... I to są lata 70. Już wtedy wiedział, jak zadbać o swój majątek. Już wtedy wiedział. Tam są różne herby z tyłu, mamy, macochy, więc dużo szlachty z tyłu stoi za nim, ale rzeczywiście ten majątek w końcu odziedziczył po różnych perypetiach. No i można powiedzieć, że dzisiaj jest rentierem z majątkiem w wartości prawie 10 milionów złotych, który może sobie pozwolić w gruncie rzeczy na wszystko, bo żadna lewica świata go nie skanceluje. Na pewno nie z powodów finansowych, ani materialnych, więc może też sobie pozwolić na odpalanie wszelkiego rodzaju protokołów 1%, żeby jego partia na przykład... No może odpalać protokoły, może hajlować, może mówić rzeczy najbardziej niepopularne, mizoginistyczne, ksenofobiczne, antysemickie. Jest po prostu niezależny, a niezależność finansowa daje właśnie wolność. Jest jednym z atrybutów tej wolności i myślę, że chłopcy, którzy idą za Januszem Korwinem w tym marszu, chcą być równie wolni jak oni, tylko nie zdają sobie sprawy z tego, a przekonywali się na przestrzeni lat przy każdych wyborach, że nie da się Korwina schować i nie da się dojść do władzy, ponieważ Korwin zawsze wyjdzie z każdej dziurki. Mało tego, im bardziej się go zmusza do tego, żeby się schował, tym bardziej on... Jak się schowa go i zamuruje jedną dziurę, to Janusz Korwin wychodził w drugą i hajlował, albo pisał o tym, co zrobiłby z kobietami, albo jaka jest rola kobiet. Dlaczego? Dlatego, że oni nie mieli pieniędzy. Oni nawet nie mieli na autobusu, żeby dojechać do Warszawy na zlot partyjny. No, a Korwin, który ma 10 milionów pochowane w różnych majątkach, był wolny od tych ich ambicji, ale też wolny od tak zwanych misiewiczów. To znaczy ludzi, którzy idą do świata polityki, bo każda inna droga awansu społecznego i zawodowego jest dla nich zamknięta, bo po prostu są albo mierni, albo bo nie potrafią. Chociaż przewijają się przez twoją książkę postacie, które traktowały w pewnym momencie środowisko Korwina jako pewien rodzaj awansu społecznego, kulturowego. No bo co chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, to chyba taki pierwszy reportaż, albo przynajmniej pierwsza próba na niwie polskiego reportażu, ujęcia w jakiś taki syntetyczny sposób środowiska polskiej prawicy, nie pisowskiej i nie radiomaryjnej. Tak. Bo tak, to myślę, że moglibyśmy w dużym skrócie opisać to, co czytamy. Tak. To jest taka próba. To jest taka próba, której się podjąłem, a dlatego, że już kilka lat temu zauważyłem bardzo silnie wzmagające ruchy związane chociażby z incelami, czyli młodymi mężczyznami, którzy uważają, że seks jest niesprawiedliwie redystrybuowany, co widać chociażby na Tinderze. Kobiety, mówiąc kolokwialnie i potocznie i skrótowo, lecą tylko na pięknych i bogatych. Taka jest między innymi chociażby definicja ginocentryzmu, czy też hipergami, czy innych pochodnych, którymi się określa tę sytuację, że Jordan Peterson, jeden z ideologów alt-rightu, czyli prawicy, uważa, że... Nie tylko alt-rightu, bo czyta go również sympatyzujący z opozycją profesor Matczak, do czego się przyznaje w felietonach. Wydaje mi się, że dzisiaj już wszyscy czytają Jordana Petersona, bo z różnych powodów wyciągają z niego to, co jest dla nich wygodne do uargumentowania swojej tezy, chociażby w inbach social mediowych. Ale w zasadzie chyba dzisiaj każdy cytuje każdego. Ostatnio widziałem jeden z lewicowych portali, który cytował krytyczkę teatralną związaną z Radiem Maryja, ponieważ pasowała do pewnej tezy. Więc dzisiaj nie ma znaczenia, skąd... kulturoznawstwo. Nie ma znaczenia dzisiaj, skąd bierzesz naboje, z czyjego magazynu. Pytanie, czy leci do celu i czy trafia wroga. I ten Peterson określa to jako uwarunkowania biologiczne, prawda? Kobieta jest tak biologicznie, koniec, ukształtowana, co się bardzo podoba incelom, no bo to jednak sprzyja im dążeniu do przywrócenia pewnego ideału społecznego, a ten ideał opiera się na uprzywilejowanej tej pozycji, że jednak my mężczyźni. No i to jest bardzo duża, ignorowana grupa. To jest w ogóle bezdyskusyjne, że to jest ignorowana grupa społeczna, ponieważ poziom frustracji, agresji, lęków, który tam jest już nie tylko piwnicznym memem kuca, który siedzi i mówiąc brzydko, samo się zadawala lub gra w gry komputerowe i hejtuje lewicę, ale jest po prostu siłą polityczną, jak się okazuje, i mają pewną sprawczość. I teraz jest pytanie, co politycy z tym zrobią, co zrobią z tym pewne środowiska. Trwają w ogóle debaty i dyskusje i po stronie lewicowej, prawicowej, konserwatywnej i to dochodzi już do głosu. Ten właśnie wątek, między innymi tych młodych mężczyzn opuszczonych lub zagniewanych, a efekty tego mogą być katastroficzne, jak w Stanach, bo tam każda prawie strzelanina, która która jest z udziałem białego mężczyzny, jest zapoczątkowana listem, w którym często za tę jego frustrację on obarcza kobietę. I tak było chociażby w tych ostatnich strzelaninach, które mieliśmy w Stanach, co też pokazuje w książce. Także jest to bardzo duży ruch, który ma różne przyczynki. Mamy tych inceli, tych młodych chłopaków, mamy przedsiębiorców drobnych, średnich, opuszczonych przez Platformę i inne partie polityczne, a coraz bardziej nękane, jak widzimy, przez PiS, który dociska tę śrubę fiskalną. I dla nich Konfederacja, Mentzen, który wychodzi do YouTube'a, prawda, i mówi: kochani, chodźcie ze mną, dam wam pieniądze, dam wam ślad węglowy. Dam wam piwo, grilla, samochody. Piwa dam wam tyle, że się w nim utopicie. Jest bardzo ciekawą ofertą, dlatego że jest przede wszystkim prostą, jest memiczną, jest tą youtuberską, czyli przemawia. No i jakby to powiedzieć, ma też Mentzen umiejętności orania, a po tamtej stronie jak ktoś umie zaorać, zwłaszcza lewaka, to natychmiast dostaje bonus. Chociaż Mentzen relatywnie kiepsko wypada, albo przynajmniej nie tak efektownie jak w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych. I oczywiście tutaj można stwierdzić, czy media tradycyjne dla Konfederacji w kontekście ich elektoratu są istotne. Nie, oni mają je kompletnie gdzieś, dlatego że mają internet, mają sieć, mają to żerowisko. Internet jest niezwykle sprzyjającym medium dla kogoś, kto nie ma nic do powiedzenia, jest nieprzemyślany, ma niespójny program, nie potrafi się wysłowić, ale na przykład potrafi napisać i zrobić mem, prawda? Wklejam twoje zdjęcie, Mikołaju, podpisuję je u góry dziennikarz taki i taki, na dole łachudra z Radia Z, i w gruncie rzeczy możesz... Nawet dorobić jakąś brodę. Mogę ci dorobić brodę, jedno oko, wiesz, jedno oko na lewo, drugie na prawo. No i co z tym zrobisz? Jest 5000 ludzi podpisanych pod spodem, zaorane, 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 a ty możesz powiedzieć, że za tobą jest... Możesz oczywiście dać CV, za tobą jest wykształcenie, praktyka, pewne działania, duże doświadczenie związane z tym, że rozmawiasz z politykami. To nie ma znaczenia. Mem jest memem. Mem ma siłę popkulturową i konfederaci są mistrzami memów. Berkowicz, Mentzen. Oni wiedzą, że mem jest niezwykle owocnym źródłem pewnej beki popkulturowej, która przekłada się na pop-politykę, która się z kolei przekłada na pop-demokrację. Ale czy w takim razie Konfederacja to jest ta siła w internecie, w memosferze, która przoduje tak bardzo, że peleton już jej nie widzi? Tak. Byłem na kilku, opisuję w książce, jak śledziłem kilka debat, między innymi jedną wybrałem i opisałem. To była debata zrobiona przez młodych chłopaków z portalu, który już nie istnieje. Korwin się czuł jak w pierwszej ławie kościoła, gdzie to on pełni funkcję posługi i odprawia mszę, a nie ksiądz. To znaczy przejął kompletnie kontrolę nad wszystkim jak mastermind po prostu. To jest, odezwała się dziewczyna reprezentująca lewicę z jakimiś bardzo umiarkowanymi, tolerancyjnymi poglądami i usłyszała o zoofilii. Próbowała jeszcze racjonalnie. W zasadzie próbowała wejść w spór, dlaczego pan obraża pewne grupy społeczne, na co dostała z drugiej strony. A to, co się działo w tym kanale czatowym, to jest nie do opisania. To był po prostu jeden wielki, to było szambo. Oparte przede wszystkim na olbrzymim zadowoleniu. Takim widać było gniew. I to jest właśnie, dochodzimy do kolejnej rzeczy, że to jest podstawowa emocja, które dzisiaj mamy z każdej strony sceny politycznej. To jest gniew. Gniew wynikający z bezwzględności. Kodziarze tak zwani, prawda, mówiąc brzydko, czyli ludzie, którzy chcą popierać Platformę i Tuska, są zagniewani na to, co robi PiS, więc stworzyli swój kościół. PiS-owcy mają swój kościół oparty na synekurach i na silnej akceptacji tożsamościowej i nacjonalistycznej. Gniew jest też w polskiej lewicy, zwłaszcza tej młodej. Młoda lewica ma swój kościół fandomowy, prawda, w social mediach, czyli kto się z nami nie zgadza, to zaraz go skancelujemy, nazwiemy faszystą. Czyli tak naprawdę mamy grupy społeczne, które się kompletnie nie widzą w tych bańkach, które ze sobą dyskutują i pojedynkują się na memy, a bardzo je podbija zaangażowanie uczestników, którzy chcą mieć dopaminę. A dopaminę dają lajki. I to wszystko w gruncie rzeczy się kręci, wiruje, ale niestety absolutnymi mistrzami są konfederaci, dlatego że u nich jest duża tolerancja na błąd ludzki, jest bardzo szeroki margines pojmowania tego, że możesz się mylić, jest bardzo silne, zdyscyplinowane wsparcie związane z celem, jaki są przed nimi i olbrzymie poczucie tożsamości wynikające z gniewu i z zemsty na kobietach. No właśnie, mówisz też o błędach. Myślę, że można powiedzieć, że to jest to środowisko, w którym fakty niekoniecznie muszą pomagać w prowadzeniu jakichś dyskusji. Fakty mogą też przeszkadzać, prawda? No to wtedy precz z faktami. Także Korwin często posługuje się. Ja zresztą w książce stosuję takie kilka zabiegów literackich typu anegdota. Tak, podpisujesz, że to jest pewien wywód autorski Janusza. Ja tam mówię najogólniej, ja wam pokażę, co sobie sprawdzić, kochani czytelnicy, a wy sobie pogooglujcie, czy to jest prawda, czy to jest nonsens. Dlaczego? Dlatego, że fakty tak naprawdę, Janusz Korwin-Mikke używa tak zwanych faktów anegdotycznych, możemy powiedzieć. Coś z pogranicza między baśnią, a rzeczywiście ciekawym wywodem, czasami racjonalnym. I są pewne jego wywody, które działają na tak zwany zdroworozsądkowizm, prawda? To jest jedna z ulubionych kategorii. Na przykład, jeżeli Janusz Korwin-Mikke mówi, im krócej przebywasz na drodze, tym jesteś bezpieczniejszy, no trudno się z tym nie zgodzić. Albo jak jeździsz wolniej, to jesteś bardziej zmęczony, ergo bardziej podatny na to, że możesz spowodować wypadek. Tak, no ale jeśli przyjrzymy się statystykom, badaniom i tak naprawdę odwołamy się do wspólnego poczucia bezpieczeństwa i do zaufania na drodze, no to jest to wiele skuteczniejsze niż to, żeby nie zapinać pasów, jechać szybko, ponieważ statystyka przemawia jednak na korzyść pewnego rozsądku, niekoniecznie korwinistycznego. Ale u Korwina to działa. Działa zwłaszcza na umysły niedokształcone, na umysły o niskim kapitale kulturowym i przede wszystkim na umysły młode. Wszyscy byliśmy młodzi, ty i ja, jako 17-16 lat. Gdybyśmy dostali do przeczytania taką, a inną książkę, to być może ona by nas uformowała. Gdybym ja dostał Ayn Rand, to byłbym Ayn Randystą. Gdybym dostał, ale nie było w tamtych czasach uwikłani w płeć, to może byłbym po stronie lewicy, która chce znieść opresję wobec mniejszości seksualnych. Tak inaczej się ukształtowaliśmy, a są też ci, którzy dostali najwyższy czas, fejetony Korwina, uznali, ok, to jest droga, przemawia to do mnie, jest to klarowne, wchodzę w to. Później się okazuje, jak zobaczycie państwo w książce, że wielu jest takich bohaterów, którzy byli fanatykami Korwina, ale zaczęli samodzielnie myśleć. Tak, no, jest nawet więc wyszli z kościoła korwinistycznego. Jest nawet przykład takiej, też nie zdradzimy, spektakularnej wolty, która kończy się po drugiej stronie barykady. Kończy się po drugiej, ale też jest tam piękne zdanie. Chodzi tutaj o jednego z młodych polityków, który przeszedł rzeczywiście, można powiedzieć, że przejechał się po takim wielkim torze, gdzie trafił ze startu na metę w tym samym miejscu. I on mówi fajną rzecz, bo on jest z mojego miasteczka. I mówi, że z pewnego domu, w którym byłem, i to był naprawdę zły dom, wyciągnął mnie Korwin swoją ideą, ale później poszedłem na studia i z Korwina wyciągnęli mnie wykładowcy. Prawda? Czyli też pokazuje ten progres związany z tym, że w pewnym momencie, jeżeli nie wejdziesz w krytyczne postrzeganie rzeczywistości, nie zaczniesz samodzielnie uruchamiać umiejętności poznawczych związanych z tym, jak odsiać prawdę od fejków, to zostajesz korwinistą w kościele. Czyli w tylnym rzędzie i musisz słuchać, co mówi kapłan. Ale jeżeli wyjdziesz z tego i pójdziesz swoją drogą pewnej niezależności myślowej, no to prędzej czy później musisz opuścić Korwina. Właśnie, bo przez lata funkcjonował taki pogląd, że z poglądów korwinistycznych się wyrasta, że najbardziej... Jak z heavy metalu. Chociaż jeden z kolegów z 40-latków heavy metalowców prawie się ze mną pobił o to, jako że przyszedł w ogóle ze mną na spotkanie w koszulce z... nie pamiętam jakiej grupy. Myślę, że twój też kolega redakcyjny Jarosław Szubrych mógł się tutaj... Nie, ja myślę, że wielu kolegów moich po 40 byłoby mi to za złe. Ja wyrosłem z heavy metalu, o, może tak powiem. Ja nigdy nie byłem metalowcem, więc... No ja byłem i nawet... Ale nie byłem korwinistą. Chociaż miałem też kolegę korwinistę, który grał na perkusji, ale szybko przeskoczyłem do jazzu, więc jakoś się uchroniłem przed tym, żeby... Coś cię wyciągnęło. Żeby dzisiaj mieć nawet całkiem najgorszy słuch, bo koledzy mają problemy ze słuchem. Ale właśnie, bo dlaczego o tym wspominam? Bo jednak w Konfederacji się... Jednak mówimy o szerszym konglomeracie niż Korwin. Korwin tak naprawdę, jeśli chodzi o partię... Nie każ mi wymieniać konglomeratów ideologicznych wchodzących w skład Korwina, ale możemy spróbować. Tak, to też było... Wypisałeś sobie tam? Nie. Nie, tego nie wypisałem, ale czytałem to z wypiekami na twarzy, bo nie wiedziałem, co będzie dalej. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Bo jednak doszliśmy już do momentu, w którym środowiska związane z Korwinem jednak wyszły troszeczkę z tej skorupy albo przekroczyły te granice, powiedzmy tam 3–4%. Jednak ta Konfederacja w tym momencie zwyżkuje, ma dwucyfrowe sondaże. Nie chciałbym, żebyśmy robili analizę sondażową, a chciałbym zapytać, co się zmieniło, że jednak ludzie przestali wyrastać z tego. Albo że być może Konfederacja czy środowiska prawicowe jakoś zmieniły strategię na tyle, że zaczęły nowych. Trochę powtórzę, to jest naprawdę... Musimy zdać sobie sprawę z tego, że mieliśmy taką partię jak Platforma Obywatelska, która wywodziła się no, z idei liberalnych i neoliberalnych. Mimo, że historycznie ze środowisk około solidarnościowych. Mimo, że tak. Solidarność, która z postulatów płacowych, robotniczych przekształciła się... Znaczy, pamiętajmy, że tam było wiele gałęzi. Był KOR chociażby, była inteligencja i były też ośrodki liberalne. Gdański, krakowski, warszawski. No ten gdański z Tuskiem, z Bieleckim. Oni mieli kongres liberalno-demokratyczny, prawda? Już sama nazwa mówi kongres liberalno-demokratyczny. I oni gdzieś przeskoczyli... Czołowe ugrupowanie. I z opozycji politycznej, antykomunistycznej przeskoczyli do liberalnych. To była Unia Demokratyczna, Unia Wolności, ale ciągle dbająca o postulaty liberalne, czyli wspierająca chociażby drobny i duży biznes. I dzisiaj mamy Prawo i Sprawiedliwość, które jest partią najbardziej socjalną i lewicową, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby wsparcie tak zwane ludowe, czyli 500+, 800+, podwyższenie wieku emerytalnego, wszystkie pomysły, ale mówimy poza obyczajówką, wszystkie pomysły socjalne. Przeskoczyła i przykryła czapką wszystkie partie Razem i tak dalej, i tak dalej. Pewnie lewicowcy by się teraz obrazili, że to jest tak naprawdę rzucanie gotówką, a nie rozwiązania systemowe. No, nawet sami lewicowcy tak. Czasami uważają, że rozdawanie pieniędzy to jest jednak uderzenie w kapitał kulturowy, a tylko rzeczywiście przejadanie. I przesunęli się w kierunku obyczajowych postulatów, prawda? Wsparcie grup opresjonowanych jak środowisko LGBT i innych. I to dominuje chociażby na social mediach. I mamy Platformę, która w pewnym momencie, mniej więcej rok temu, przechodzi z tych postulatów liberalnych, widząc, że nie ma szans z PiS-em w pop-polityce, czyli w populizmie i musi przeskoczyć go, tak? I tam były te pierwsze pomysły, czyli między innymi babciowe, wsparcie matek, czyli przesuwamy się w socjal, ale żeby się przesuwać w socjal, trzeba podwyższyć podatki, żeby mieć na ten socjal, a żeby podwyższyć podatki, trzeba skuteczniej opresjonować drobne i średniego przedsiębiorcę. Czyli mówiąc wprost, Platforma, idąc w jedną flankę, zostawia pustą drugą flankę. Tak. Osierocono potężny elektorat drobnego, średniego, a nawet dużych przedsiębiorców, a to jest kilka milionów ludzi z rodzinami. Coś, co kiedyś mogło być elektoratem Nowoczesnej, ale Nowoczesna, jak wiem, została wchłonięta przez Platformę, więc wciąż ci ludzie są jakby pozostawieni. Nowoczesna się przeleciała paroma samolotami, tam wybuchły jakieś afery, pamiętamy, i okazało się, że wyskoczyli z tego. Czyli mamy w tej chwili dzisiaj dwie dziury tak naprawdę. Trochę lewicową, ponieważ skoro lewica ma 5 do 6 do 7%, to znaczy, że jest gdzieś dziura. Czasem 10 nawet. To chyba w ich badaniach. Ale mówimy o tym 7-8, które ostatnio mamy. I liberalną. Natomiast mamy z jednej strony ten bardzo silny elektorat socjalny i o niego toczy się walka. I ten elektorat przedsiębiorców drobnych, małych, średnich, prawda, którzy nie chcą płacić wysokich podatków. Dlaczego? Dlatego, że są tak ukształtowani. No, jeżeli robisz biznes, to chcesz mieć wielki zysk i wzrost. Dopóki się nie uporamy z namiętnościami wielkiej potrzeby wzrostu, zysku i współzawodnictwa, a nie wiem, chyba dopiero manipulacje genetyczne spowodują, to zawsze będą ludzie, którzy chcieli ten wzrost mieć i oni są osieroceni. I oni właśnie zagospodarowują Konfederację elektoratowo. Ciekawy jestem strasznie takich badań jakościowych, ilościowych, socjologicznych. Jeszcze takich nie widziałem. Jak duży to jest tak naprawdę potencjał? Ile jest tego przyszło w ostatnim pół roku? Mentzen, pamiętajmy, jeszcze w tamtym roku chciał się wycofać z polityki, ale przejął władzę w partii, skonsolidował ją, wziął tych braunowców od bardzo religijnych, tych narodowców nacjonalistycznych. Wszystko to skompilował, trzyma ich na razie za twarz i mówimy mami, twoje pieniądze, twój talent, twój ślad węglowy, twój samochód, twój grill, reszta wara. I oni to czują, że to jest do nich. Czyli przyjdzie facet, który być może obniży podatki, być może obniży świadczenia socjalne, być może obniży restrykcyjność związaną z ochroną pracownika, czyli hula. Mamy to, prawda? No tak, ale z drugiej strony pytanie, czy to jest elektorat, który jest tak skupiony na swoim statusie ekonomicznym, na swoich interesach, na swoim majątku, że na przykład nie zauważa tego, że Konfederacja jest również partią, która w pakiecie przynosi pewien jednak pewną konserwatywną agendę, obyczajową. Mam wątpliwości, czy traktują to poważnie. Właśnie to jest drugi człon mojego pytania, czy w takim razie osoby bardziej skupione na gospodarce wolnorynkowe jakby zostawiają trochę tę część na zasadzie jesteśmy neutralni światopoglądowo, trochę nas to nie obchodzi. To jest, wiesz, to jest wielkie pytanie filozoficzne tak naprawdę o... Osobny podcast byśmy musieli o tym zrobić. Osobny podcast o czymś, co zostaje zawarte w filozofii tak naprawdę od końca XVI wieku i jak się to rozdrabia, bo mamy na przykład korwinistów libertarian, czyli absolutnie wolnościowców, którzy uważają, że państwo to jest opresja na granicy anarchii, ale mamy paleolibertarian, którzy idą w kościół, mamy konserwatystów, neokonserwatystów, monarchistów, minarchistów, a monarchista to jest ten, co chce króla, a minarchista to jest od tego, żeby minimum państwa. Więc właśnie to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, że są te odłamy jeszcze, które uważają, że kościół jest zły i to jest wszystko w jednej partii Korwin. Dla jednych kościół jest zły, jedni są ateistami, drudzy są deistami. Partii Korwin, która została przemianowana na Nową Nadzieję, która jest częścią Konfederacji. opozycję. Tak. Bo my tu też strukturalnie musimy trochę uporządkować. Ale i apeluję do Państwa, żeby się nie przejmować tym. Mi wzrok zajęło, zanim się połapałem w nazwach partii Korwin i kiedy z której partii go wyrzucono i nawet... A byłeś w stanie to rozrysować? Nie teraz, zastosowałem sobie, jak Państwo zobaczyli w książce, pewien... Tam jest dużo metafor w ogóle i zastosowałem metaforę między innymi jadących autobusów i latających samolotów, żeby samemu łatwiej zrozumieć, o co chodziło, bo nawet matematyk znany, Stanisław Żółtek, nie potrafił mi tego klarownie policzyć. A byłeś u niego w domu? A poszedłem na chatę nawet, pomyślałem, wbijam na chatę, bo inaczej nie dojdę do tego, no i to spędziłem północy i z jakimi wynikami to Państwu polecam, ale proszę nie kaszleć przy książce, bo będzie dużo dymu, bo będzie chyba czuć, że dużo papierosów zostało tam wypalonych w trakcie tego, tej rozmowy. Tak jak czuć słodycz cukru, który sobie dodawał do herbaty bądź kawy. A to jest fascynujące, to jest w ogóle fascynujące, bo to jest pierwsze moje spotkanie z Korwinem. Przychodzę do niego, pamiętam, te 3 lata temu i myślałem, że to jest performance najpierw, bo sobie siadamy w biurze i on ładuje cukier do herbaty. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 8. 9 z wahaniem. Ale jednak się decyduje na 10. Ale było też po 15 już czasami. Czyli, bo tak jak wspominasz w książce, wszystko zależy od tego, w jakim nastroju pan przewodniczący tego dnia się znajduje. Tak twierdzą, jest wielka spekulacja wewnątrzpartyjna, co wpływa na poczucie humoru i na kondycję psychofizyczną Janusza Korwina-Mikkego i doszli do wniosku, że ilość, można to zbadać po ilości łyżek cukru, które sypie do herbaty danego dnia. I tym tropem poszedłem i to by się gdzieś zgadzało. Bo pamiętam to tak, jak było tam, nawet miałem z nim takie spotkanie, że do kakao dorzucał i bardzo mało. Twierdząc, do kakao, który już miał w sobie cukier i wiedziałem, że ta rozmowa nam się nie poklei za bardzo, bo tego cukru było mało, a to oznaczało, że nadchodzą chmury w naszej relacji, ale były też takie, gdzie było kilkanaście łyżek i wiedziałem, że będzie dobrze, że tutaj dyskusja pójdzie jak po torze i tak było, śmigaliśmy, prawda, nawet sam chciałem mu dosypywać z torebki, szczerze mówiąc czasami, widząc, że to bardzo ciekawie można by wyjąć z kontekstu fragment tej rozmowy. Tak, więc tak, cukier krzepi w przypadku Korwina. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ja czytając tę książkę nie mogłem się pozbyć takiego poczucia, że czytam o środowisku, no bo cały czas spotkaliśmy, trochę piszesz o formacji politycznej, jednej i drugiej, która potem tworzy taką konfederację formacji, trochę też o środowisku ideowym, ale politycznie miałem poczucie, że to jest taka formacja na granicy permanentnego rozpadu. Tam jest dużo różnych interesów, właśnie subpoglądów, stronnictw, też konfliktów personalnych. Dużo też opisuje, kto tu się z kim nie lubi. Co się dziwisz? No jak tam masz cytat z Korwina, jak ja do niego przychodzę i pytam, co was spaja, to on mówi doskonałe pytanie. To jest... spaja ich na przykład nienawiść do lewicy. Do socjalizmu. Do socjalizmu. Do lewactwa. O, do lewactwa, tak oni to nazywają. Nienawiść do lewactwa. To pogardliwie. Pogardliwa, no taka, można powiedzieć, też memiczna, taka szydercza. Zresztą z wzajemnością, prawda? Przecież, prawactwo też. Przecież lewactwo do prawactwa ma podobny stosunek. No co, no, emancypacja kobiet jest olbrzymim problemem dla nich. Tak? Ten wzrost, te liczby, które mówią o tym, ile kobiet kończy wyższe studia, ile kobiet zaczyna zajmować wysokie stanowiska, jak kobiety w ogóle odchodzą od tradycyjnie pojmowanej rodziny, to też gdzieś burzy pewien wizerunek gospodarza. To jest w ogóle u nich fascynujące, wiesz, tam pisze przecież o tym, że sięgając nawet do historii męskości, takiej fajnej XIX-wiecznej pozycji o XIX wieku, Alana Corbena, to jest w zasadzie rozpisany tak naprawdę korwinizm. Tak? Między innymi poprzez chęć niezwykłą, niemiłosierną, nieprawdopodobną u nich potrzebę posiadania żony, domu, rodziny i gromady dzieci. I a jednocześnie... Co dla nich jest jednoznaczne, ze spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Ale ten ze spokojem było dla mnie wzruszające. Dlatego, że ja piszę, że w tej książce, jako że dedykuję w ogóle książkę swoim 4 córkom, to ja tę książkę fragmentami bardzo często pisałem właśnie po to w nocy, żeby mi ten dom nie działał cholera na nerwy. I żebym mógł spokojnie pracować. Więc to mnie zawsze fascynowało, że ten... I oczywiście, że wiemy, dlaczego jest ten spokój. Spokój jest dlatego, że kobieta się zajmuje tymi dziećmi, prawda? Tymi córkami, tymi dzieciakami. Więc dlatego ten mężczyzna ma spokój mimo tej gromady. Paradoksem jest to, że chciałby sporo dla siebie wolności, żeby móc czasami prowadzić jakieś równoległe życie. A to życie równoległe jest niezwykle ważne, prawda? Bo to życie równoległe wyznacza na przykład status samca w stadzie. Więc jeśli Korwin ma tyle kochanek, ile ma lub miał, o czym pisze też w książce i dzieci, a później majątek, który musi rozdysponować między nich sprawiedliwie, to wydaje się, że dzisiaj to jest oczywiście beka u korwinistów, zwłaszcza gdy były wybory w 2015 i okazało się, że ma podwójną rodzinę, w tym jedną trzymaną w tajemnicy. Trzeba było zainterweniować. Przestało być wesoło, ale wcześniej myślę, że to mógł być pewien paradygmat lidera i jego samczych umiejętności, na przykład związanych z manipulacją. Bo jednak mieć tu kochankę, tam kochankę, tu żonę, to jednak trzeba mieć umiejętność manipulowania rzeczywistością. No, w końcu gdzieś nie mogą się zderzyć ze sobą i kolidować, prawda, te wszystkie historie. No ale wszyscy podkreślają, że to jest genialny brydżysta, więc do manipulacji ma prawdopodobnie wrodzony wdzięk karciany. Zresztą tam pojawiają się w książce cytaty z jego różnego rodzaju analiz brydżowych. Jak powinna wyglądać idealna rozgrywka, jak psychologicznie rozegrać przeciwnika. Tak, zrobiłem z tego nawet takie motta i wstępy, prawda, żeby całkiem na poważnie, bo ja widzę, że ty masz cały czas lekko podniesiony kącik ust. Szanowny Mikołaj, rozumiem, że bawiłeś się przy lekturze. No nie ukrywam, że były tam momenty zabawne, ale były też momenty straszne. Ja bym chciał straszne. Właśnie tu podkreślić, jeżeli mogę. Wiesz, szanowni państwo, to nie jest... To jest książka podszyta grozą, bo mówimy jednak o Polsce, w której już wydawało się, że nikt nie jest w stanie podwyższyć poprzeczki grozy. Na okładce jest proca. Atrybut jest chłopca. Proca, bo ze wspaniałym rysownikiem, autorem okładki, Wojtkiem Janikowskim, mieliśmy nocną, długą rozmowę o naszej chłopięcości właśnie. I sobie zadawaliśmy pytania, z czym zawsze nam się kojarzy chłopięcość. No bo ty jesteś z tego pokolenia. A ty nie waliłeś z procy? Ja już nie waliłem z procy. U mnie się pojawił komputer. A, bo u ciebie już jest strefa bezpieczeństwa, tak. I nie wolno robić... Ja w ogóle nie byłem za bardzo podwórkowy. Więc... Nie miałeś podwórka? Miałem, ale nie wychodziłem za bardzo. Ja był trzepak? Był. Na tym pierwszym podwórku, na którym mieszkałem, zanim się przeprowadziliśmy, to tak. Wisiał trzepak? A ty wisiał trzepak, tak. Był trzepak, wisiałeś na trzepaku. No to ja miałem procę, nie jedną zresztą. No i co robiliśmy z tą procą, nie będę mówił, bo zostanę skancelowany. Natomiast... A, mogę jako anegdotę powiedzieć, że chciałem zamontować podwórek swoim na podwórku swoim dzieciakom trzepak parę lat temu i przyszła do mnie mama małego dziecka i powiedziała, żebym tego nie robił, bo będę odpowiedział cywilnie za to, że jeżeli się komuś stanie krzywda na tym trzepaku. Co też pokazuje, jak my, pokolenie 400-latków, co zrobiliśmy z naszymi dziećmi, otarbiając ich jakimś fascynującym poczuciem bezpieczeństwa. I na przykład, gdy się słucha Korwina i jest jego książka Wademekum Ojca, polecam państwu też ten fragment, to z jednej strony mamy tam u niego coś, co brzmi zdroworozsądkowo, prawda? Dajmy dzieciom wolność, co zderza się chociażby z postulatami lewicowymi, czyli zabierzmy dzieciom nadmiar wolności, żeby były bezpieczne, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze i ten safe space jest dominujący dzisiaj bardzo silnie. No ale z drugiej strony, jak to u Korwina, zawsze mamy ten pewien moment, w którym on przekracza, gdzie nawet jeżeli mówi rozsądnie w pewnych momentach i fragmentach, to zawsze jest ten moment, w którym ja zawsze czekałem, jak oglądałem jego debaty internetowe, że wiedziałem, że w pewnym momencie postawi nogę nad krawędzią i wpadnie w tą przepaść. Tylko, że absurdu. Tylko, że ty czekałeś z takim wręcz powiedziałbym perwersyjnym przeświadczeniem reportera, który po prostu będzie miał ciekawy materiał, a jego współpracownicy młodzi, zapatrzeni w niego, rzecznicy czy rzeczniczki nawet prasowe się też pojawiają, czekali z przerażeniem, że co on wywinie i znowu obniży nam do 1% notowania. Tak, tak. Oni rzeczywiście nawet była nawet taka jedna z wielkich konwencji, gdzie oni robili wszystko, żeby on nie przyjechał i nie trafił na tą konwencję. Ale niestety trafił, niestety wszedł na scenę, zaczął mówić, nawet dobrze, 5 minut szło, uspokoili się, tam wszyscy już zaczęli wachlować se pachy, jest dobrze, no ale niestety z tej sceny zobaczył dziewczynkę na wózku inwalidzkim i co się później wydarzyło i co się stało z tą dziewczynką, to też tutaj państwa zachęcam do lektury, bo udało mi się dotrzeć po tych wielu latach do tej dziewczynki. Tak, i ta puenta jest niezwykła tej historii. Znaczy niezwykła, no. Myślę, że nie spodoba się Korwinowi. Korwinowi nie. Nie spodoba się. Jak, dla kogo może wyrosnąć dziewczynka na wózku, to mu się bardzo nie spodoba. Która może zostać zaatakowana na wiecu politycznym. Tak. Gdy miała 10 lub 12 lat, a dzisiaj ma prawie 30 i jej opowieść jest rzeczywiście niezwykła. Jest zaprzeczeniem pewnych prawd korwinowskich, no ale tam jest wiele. A chciałem cię zapytać, bo ty używasz często słowa perwersja. Nie, tylko 2 razy. Wyczuwasz tam pewną perwersyjność autora w tej książce? Bo to... Ja wyczuwam ciebie w tej książce. Nie. Tak, bo dużo tam. No jest mnie dużo. Proszę państwa, bardzo przepraszam, ale ja uznałem, że skoro tak bardzo zanurkowałem w te opary korwinizmu, a niestety były to też czasami opary z kilkoma lokalami w Polsce. Zresztą... Inaczej się nie da robić dziennikarstwa No nie, no, na przykład, jeżeli się chcesz kręcić wokół Mentzena i nie pijesz piwa, to że jesteś kancel. No, więc tak, że jest mnie dużo, ale to taki był mój sposób na to, żeby Państwu ten świat przybliżyć. Uznałem, że inaczej się nie da. I chyba jest, dlatego jest najbardziej szczery i uczciwy, jak mogę. Nie mógłbyś po prostu, jakbyś był biologiem obserwującym zwierzątka w laboratorium. Nie, nie, to nie mogły być badania terenowe, takie socjologiczne i to też nie mogło być zbiór 30 czy 50 monologów. Jest mnie tam dużo. Ale mam nadzieję, że z korzyścią dla Państwa lektury. No, jesteś takim zaangażowanym, można powiedzieć, narratorem. W sensie dajesz do zrozumienia, jak tutaj się pozycjonujesz wobec tej sytuacji. Jednocześnie... Ale czujesz, że uczciwie napisałem. Mi się wydaje, że uczciwie. Tak, myślę, że to czuć. Natomiast oczywiście zachęcamy do przeczytania książki, ale... Bo ja bym chciał jeszcze zapytać o... kogoś, kto na kogo można powiedzieć, czytelnik trochę poczeka w tej książce, bo on się jednak nie pojawia na początku, czyli następca Janusza Korwin-Mikkego. Ale masz przez całą książkę wojnę o to, prawda? Tak. Kto nim będzie, kto nim będzie. No i się pojawiają faworyci tam już. Faworyci jak w finale Eurowizji, że już myśli, że Włochy wygrała, to nagle Szwecja. To nagle Szwecja. Albo dostaje nagle 300 punktów od publiczności. Tak, albo Belgia, albo okazuje się, że odkurzono jeszcze kogoś od... No nie Polska, nie Polska. Nie. Polska nie. Polska siedzi w szatni i krzyczy, nic się nie stało. I tam też są tacy byli kandydaci, którzy musieli niestety na końcu krzyczeć, nic się nie stało. To była jeden z najbardziej fascynujących wątków, przyznam szczerze, bo była taka scena, jest taka scena w książce, gdy Korwin nie wierzy mi trochę za bardzo, kto stoi za na przykład Mentzenem. Dlatego, że to jest ktoś, kogo on bardzo znielubił swego czasu, a ten ktoś postanowił na Korwinie przygotować wielką zemstę. I ten powrót Mentzena jest jego zemstą. I pamiętam, jak jestem na konwencji w tamtym roku i Korwin widzi, że ten człowiek jednak wychodzi na scenę i nie jest to Mentzen, więc się podnosi i leci do tyłu, ucieka. No to ja za nim, on widzi, że ja za nim, no to mówi mi, że idziemy do toalety, więc idziemy razem, stoimy sobie przy tych pisuarach. No i opowiada mi Korwin tam właśnie, jak to się stało, dlaczego... I co takiego smutnego jest w tym całym zakończeniu. I to jest rzeczywiście trochę smutne. Nie mówię, nie będę namawiał Państwa, żebyście się wzruszali nad losem Korwina na końcu jego kariery, ale faktycznie jest coś w tym, że przez 40 lat facet próbował dorwać się do władzy. Robił wszystko, żeby być zauważonym, a w gruncie rzeczy w momencie, w którym już kuśtyka o lasce, ma poważne problemy. Zasypia czasem na posiedzeniach Sejmu. Tak, zasypia na posiedzeniach Sejmu. To jednak gdzieś na końcu przychodzi ten młody rekin, który jest bezwzględny i jeżeli dojdzie do władzy jednoosobowo, to szanowni Państwo, zatęskni się za Kaczyńskim. To jednak gdzieś jest na boku, prawda? Ale moim zdaniem muszę powiedzieć, że chyba jeszcze nie doceniamy Korwina. On coś wywinie. Chyba się nie pogodzi z tym jednak, mimo że o lasce chodzimy 80 lat. No, bo chciałbym jeszcze zapytać o też właśnie, wydaje mi się, że mówimy o tej samej postaci w kontekście Sławomira Mentzena. Czy dobrze mówię? Inicjały PW. Tak jest. Tak, bo... Podać nazwisko? Tak. Dawno niewidziany Przemysław Wipler. Tak. Bo to też postać taka niejednoznaczna, bo przecież... Dał się poznać jako poseł PiS. Przez lata najbardziej wolnorynkowo usposobiony. Potem gdzieś trochę sprzyjał z Gowinem. Potem próbował reaktywować Korwina jako projekt polityczny. Obicie się o próg wyborczy w 2015 roku. To prawda. Później znika po perypetiach różnych. I później... I to jest fascynujące. I on, i tak naprawdę Mentzen jest... To jest jego nagroda. To jest zemsta na Korwinie w jakiś sposób. Ale czy w takim razie to jest... Ale muszę też przyznać, że jest to historia, ponieważ dostaniecie też Państwo historię jego życia trochę, która jest niejednoznaczna bardzo. I muszę przyznać, że jest to jedna... Że był to jeden z bardziej szczerych bohaterów. I to jest ujmujące w tym, że on był naprawdę szczery. Ta opowieść o narkotyku władzy, myślę, że nie wiem jak u ciebie, ale to myślę, że jest bardzo ciekawe. Czym jest narkotyk władzy? Szczerość, z jaką on opowiada, dlaczego trzeba wrócić do polityki? Czym jest ta męskość, taka toksyczna trochę, ale też współzawodnictwo i to wciąganie tego narkotyku jak koksu w nocha bez przerwy, a odstawienie oznacza olbrzymi spadek samooceny i powrót, i powrót. Nie chcę tego oceniać. To jest po prostu, musiał wrócić. To jest po prostu mechanizm, z którym Państwo możecie się zapoznać, bo on pozwala zajrzeć za tą kurtynę polityki, niekoniecznie polskiej. Tak po prostu wyglądają mechanizmy polityki związane z demokracją, czyli to uzależnienie się od sprawczości. Coś, co na przykład, czego ciągle chcieliby mieć dzieci, do czego dążą aktywiści, prawda? I bardzo często dokonują implozji wewnątrz, ponieważ tej sprawczości nie widzą w swoich działaniach, opartych tylko na idei. Coś, co też sprawia, że Jarosław Kaczyński wciąż jest prezesem PiS. I nie decyduje się na przykład na desygnowanie jakiegoś swojego delfina faktycznie na szczyt partii. Tak, jeżeli idziemy tą metaforą, brzydką metaforą narkotykową, to tak, myślę, że tam jest nieustanna taśma i produkcja tego narkotyku sprawczości, tego narkotyku poczucia dominacji. To jest takie samcze, nie wiem, zaraz jakieś kreskówki zboczone mi przychodzą do głowy, bardzo Państwa przepraszam, ale tam właśnie jakiś, ja jednak widzę ten fallback zwierzęcy według Orwella zrobiony po disneyowsku, że tam mamy tego knura wielkiego, który z orderami, z tą przyboczną, z tymi rottweilerami, z tymi wszystkimi, prawda, gdzieś i nagle, gdyby go wrzucimy do małej klateczki albo odstawimy na bok, to wiadomo, że trzeba coś zrobić z tym nadmiarem agresji, energii i Wipler dużo o tym szczerze mówi. I to jak później się kończy to wszystko, tak, to jest fascynujące. Przyznam szczerze, że miałem farta, że trafiłem na moment, w którym nie tylko zdawałem sobie sprawę, podglądając pewne trendy społeczne, że te chłopaki się przebudzą i będą rzeczywiście siłą, chociaż mówiono mi 3 lata temu, że to będzie niszowe. I skończy się tylko na jednym występie w Sejmie, że będzie zabawny. Ale przy Białymstoku, jak pisałem o powrocie neofaszyzmu w Polsce i antysemityzmu, też mi mówiono, że to będzie niszowe. A później wyszło jak wyszło. W każdym razie, tak, zobaczyłem, że oni prują bardzo silnie, bardzo mocno, że ta ich siła jest wzrastająca, że chcą gdzieś się sklamrować na końcu i pokazać, i że to nie będzie tylko i wyłącznie incydent, że to będzie pewien wielki mechanizm społeczny, który widać na całym świecie. Ale chcesz powiedzieć, że Konfederacja to nie jest taka partia protestu, jaką była kiedyś Samoobrona, jaką był Ruch Palikota, jaką był Kukiz 15, Nowoczesna, czyli... To jest partia gniewu. Gniewu, ale to też były partie gniewu, to też były partie protestu. To były partie gniewu, tylko tam mieliśmy bardzo jasno sformułowane tak zwane postulaty. To znaczy, my chcemy tego i tego, prawda? Chcemy na przykład, nie wiem, wyższych cen skupu. Czyli i bardzo materialne były wyrażone. Natomiast tutaj mamy pewien gniew mentalny wynikający z przemian społecznych. Tam były to kryzysy gospodarcze, tu mamy przemiany społeczne zachodzące już w ramach wojen kulturowych. Cała manosfera oparta na incelizmie jest wprost forpocztą męskiego ruchu w kontrze do mitu, w kontrze do emancypacji kobiet, w kontrze do utraty pewnych przywilei rzeczywiście, chociażby finansowych czy edukacyjnych, ponieważ dziewczyny dominują na wyższych uczelniach, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład egzaminy końcowe lub w ogóle poziom wiedzy i wykształcenia, więc jest to pewien element wojny kulturowej, prawda? On nie jest tak uchwytny jak cena skupu żywca w przypadku Samoobrony. On bardziej się gdzieś miesza w kategoriach... Albo jednomandatowych okręgów wyborczych. Albo tak jak, prawda, tu mówimy po prostu o pewnym sporze umysłowym wynikającym z potężnego gniewu, namiętności. I między innymi ten Tinder, który spowodował, że kobieta nie musi na wsi, w swoim miasteczku, w mieście, w bloku, w pracy szukać partnera czy miłości, że może to, nie wiem, może się połączyć z kimś z Australii, z Wielkiej Brytanii, może znaleźć kogo chce, kto odpowiada jej aspiracjom, kto będzie dla niej partnerem intelektualnym i życiowym. Więc nie jest skazana na pewne wybory. I nagle, co podnoszone jest przez wielu inceli, przez wielu tych liderów opinii na YouTubie, jak chociażby Karioner, że kobiety wybierając ginocentrycznie tylko najlepszych facetów powodują opuszczenie i utratę oraz odrzucenie na margines tych mniej atrakcyjnych. I to jest dla nich pewien argument oraz powód do frustracji. I oni tym grają. I oni sobie tym grają i są bezwzględni, są wulgarni, są chamscy w internecie, robią co chcą. Strony, które tworzą, często zamknięte, mają bardzo jasny wymiar mizoginistyczny, ale wręcz przemocy związanej z kobietami. Co jest tak naprawdę na końcu tej drogi tych chłopców? Nie wiem, ale na pewno napiszę o tym książkę. Jak już będzie bliżej końca, czy jak już po prostu będzie kolejny etap? Bo nie wiemy, gdzie jest. Tego też nie wiem. Tego nie wiem, ale myślę, że jesteśmy w sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej tak w wielu rewolucjach naraz, których jeszcze nie mieliśmy. To są rewolucje obyczajowe i społeczne, rewolucje komunikacyjne związane z internetem, rewolucje związane z postrzeganiem rzeczywistości przez chociażby kryzys klimatycznych. I te wszystkie rewolucje są jedna na drugiej i to musi wybuchnąć. To musi jakoś skończyć się albo radykalnie, bo tego się nie da zgasić. Nie da się zgasić tak wielkiego płomienia. A jeszcze w tym wszystkim te wszystkie rewolucje nienawidzą umiaru. uważają, że umiar jest przestępstwem, więc coraz bardziej... Umiar kojarzy się z dyscypliną, z krępowaniem. Nie, przede wszystkim umiar kojarzy się z rozmową, a my nie chcemy rozmawiać. My robimy rewolucję, więc wyp. Jedni i drudzy mówią wyp, a skoro tak, no to te hasła muszą gradować do jeszcze mocniejszych. Więc to, zresztą wiesz, socjologowie, gdy się śledzi dzisiaj współczesne pozycje socjologiczne i psychologii społecznej, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co będzie dalej. Na pewno widać olbrzymi, potężny gniew. Lewica na neoliberalizm. Jest taki film Nowa Nadzieja, meksykański. Polecam Państwu, który pokazuje, jak wlewa się nagle rewolucja do małego domu. Może nie małego, bo luksusowego, na którym odbywa się ceremonia chyba zaślubin, jeżeli dobrze pamiętam. I co się dzieje wokół później. Jak to jest sterowane. Nowa Nadzieja czy Nowy Porządek? Nowy Porządek, przepraszam. Tak, chyba tak. Nowy Porządek. Znaczy... Nowa Nadzieja. Nie, bo chciałem... Nowy Porządek, tak zresztą się nazywa też program narodowców, prawda? Nowy tak. Porządek. Narodowców, których, podkreślmy, jest trochę mniej w tej książce niż korwinistów. W sensie, tak. Bo to też jest gałąź Konfederacji, one się tam ze sobą łączą. Oczywiście pojawiają się Bosak i Winnicki, ale Korwina czy Mentzena jest tu jednak zdecydowanie... Tak, to jest przede wszystkim, to jest książka o korwinistach, dlatego, bo są najbarwniejsi chyba w jakiś sposób i mają też największy wpływ na to, co się dzieje. Narodowcy i Brown, to jest w ogóle jednoosobowy kościół, można powiedzieć. Narodowcy też są w dużym sporze z korwinistami i też oni odgrywają takiej roli, jak nie wiem, za czasów LPR-u Romana Giertycha. Natomiast rzeczywiście korwiniści, konfederaci, korwinistyczni, Menczenowcy to jest ta siła, która najbardziej mnie zbliża do tych badań reporterskich i dlatego... To jest ta siła, którą powinniśmy obserwować. To jest... My powinniśmy obserwować w ogóle całą scenę polityczną. Ja zawsze mówię jako reporter, że demokracja ma swoje rafy. Specjalnie cytuję prowokacyjnie Menckena, dziennikarza XIX-wiecznego amerykańskiego, który powiedział, że demokracja to jest kult szakali wyznawany przez osły. I w tym nawet nie chodzi o krytykę demokracji, bo sam jestem jej strażnikiem jako dziennikarz. Natomiast chodzi o to właśnie, żeby myśleć i przyglądać się wszystkim, którzy mają takie czy inne pomysły. Czy to będzie Platforma, SLD, czy PiS, czy Konfederacja, czy ktokolwiek. To pamiętajmy, że polityka służy przede wszystkim temu, żeby wygrywać i utrzymywać władzę. A środki, jakie się ku temu zaciągnie, zależą już tylko od wyobraźni polityków i od przymykania oka wyborcy. I tym akcentem kończymy. Tak trochę się pedagogicznie skończyło. Trochę pedagogicznie, ale wszystkim nam się przyda. Ale książka nie jest pedagogiczna. Nie jest. Jeszcze tylko mogę to powiedzieć jedno zdanie, że zapytano mnie ostatnio, jaka mnie przyświecała książka i inspirowała. Powiedziałem, że nie książka, tylko przy narracji jednak inspirowałem się filmem Kabaret Boba Fossi. Chcesz powiedzieć to Państwu da do wyobrażenia, jaka będzie lektura. Nie zdradzajmy, natomiast tak, Berlin lat 30. i taki pełzający... I Tomorrow Belong to Me i powinien tak. wybrzmieć po naszej rozmowie. Tak. 41 odcinek Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizowaliśmy najważniejsze wydarzenia w Polsce, tym razem w Polsce, w polskim życiu publicznym, w polskim życiu kulturowym. Marcin Kącki, dziennikarz, reportażysta Gazety Wyborczej, autor książki Chłopcy idą po Polskę, 12 lipca nakładem wydawnictwa Znak będzie w księgarniach. Dziękuję Ci bardzo, Marcinie, za tę rozmowę. To był ostatni odcinek przed wakacjami, pierwszy w historii audycji w formacie wideo. Być może ten format pojawi się również w nowym sezonie, ale teraz krótka przerwa na nabranie oddechu przez bardzo gorącym politycznie i nie tylko politycznie okresem, który nas czeka w końcu wakacji, końcu lata, a przede wszystkim jesienią. Ja zachęcam do tego, żebyście subskrybowali profil Radia Z na YouTubie. Tam też możecie słuchać i oglądać nasze podcasty. Tak samo w serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Dziękuję Wam za dzisiaj. Nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Do usłyszenia.